Jesteśmy dziś w Rychwałdzie, w klasztorze ojców franciszkanów. Tutaj przez wiele lat pacjentów swoich przyjmował ojciec Grzegorz Stroka. I tutaj właśnie odbyłem swego czasu bardzo ciekawą rozmowę z panem profesorem Aleksandrem Ożarowskim, który był ikoną polskiego ziołolecznictwa. Zapytałem go wówczas: panie profesorze, jak pan to robi, że w wieku 90 lat pana skóra nadal wygląda młodo? On odpowiedział: drogi kolego, otóż pewnego czasu zwróciła się do mnie klinika stomatologiczna i powiedziała: mamy problem ze swoimi pacjentami, nie wrastają im się implanty stomatologiczne, proszę o pomoc. Stworzyłem mieszankę ziołową, która nie tylko poprawiła wrastanie się implantów, ale także poprawiła wygląd skóry tych pacjentów, po prostu wyglądała ona młodziej. Otóż okazało się, że w tej mieszance ziołowej był zawarty skrzyp polny. I właśnie o skrzypie dzisiaj będziemy mówić. Skrzyp polny Equisetum arvense należy do rodziny skrzypowate Equisetace. Powszechnie uważany za chwast, ma jednak bardzo duże właściwości lecznicze, a w ogrodnictwie ekologicznym stosowany jest jako preparat do produkcji środków chroniących rośliny przed szkodnikami i przed chorobami. Skrzyp jest bardzo ciekawą rośliną, wytwarza dwa rodzaje pędów. Pierwsze z tych pędów pojawiają się wczesną wiosną, w okolicy marca, kwietnia. Wtedy te pędy mają kolor jasnobrązowy, ewentualnie czerwonawy i są to pędy odpowiedzialne za wytwarzanie zarodników, które po ich dojrzeniu zamierają. W następnej kolejności pojawiają się tak zwane pędy płonne i to właśnie one są surowcem, z którego pozyskuje się sok o leczniczych właściwościach. Pędy te osiągają wysokość maksymalnie do 40 cm i są bardzo charakterystycznie rozgałęzione w taki sposób okółkowy, ciemno, intensywnie zielone. Te pędy należy również zbierać wczesną wiosną, no w tym przypadku będzie to maj, czerwiec, wtedy mają rzeczywiście najwyższą zawartość tych związków zawierających krzemionkę, bo właśnie o nią chodzi. Dawniej mówiono, że skrzyp pojawia się wszędzie tam, gdzie stanowisko jest kwaśne, miał być rośliną wskaźnikową. Natomiast w tej chwili mówi się, że tak nie jest, on rośnie po prostu wszędzie tam, gdzie gleba jest bardzo wilgotna. Oprócz skrzypu polnego spotykamy też drugi gatunek, skrzyp błotny, który jest bardzo silnie trującym gatunkiem, szczególnie dla zwierząt hodowlanych. On jest w porównaniu do skrzypu polnego dużo wyższy, osiąga wysokości do 80 nawet centymetrów i ma znacznie dłuższe rozgałęzienie. Skrzyp to ziele, które ma bogaty skład. Ale najważniejszym elementem tego składu jest dwutlenek krzemu, zwany popularnie krzemionką. On się dobrze rozpuszcza w wodzie, świetnie się wchłania do naszego organizmu i stanowi bardzo cenne źródło właśnie krzemu, który dla naszego organizmu jest bardzo ważny. Otóż krzem zawarty w skrzypie znakomicie nadaje się do wzmacniania naszych włókien kolagenowych. To wzmocnienie jest o tyle ważne, że włókna kolagenowe stanowią niejako spoiwo naszego ciała i pięknie wyglądająca skóra to właściwy stan włókien kolagenowych. Jeżeli człowiek nie ma właściwej ilości krzemu, to skóra nie wygląda zbyt młodo. Po drugie, kości to także włókna kolagenu, a więc jeżeli mamy je na odpowiednim poziomie, czyli są one w dobrym stanie, kość ma większą wytrzymałość na urazy, przez to przy tym osteoporozie nie złamie się tak szybko. Po trzecie w końcu, włókna kolagenowe budują nasze naczynia krwionośne, więc właściwy stan tych włókien sprzyja zdrowiu układu sercowo-naczyniowego. Sprawia to też to, iż naczynia krwionośne nie są przepuszczalne tak łatwo i hamuje to rozwój obrzęków, a także działa przeciw krwotoczce. Po prostu dobry stan włókien kolagenowych to mniej krwotoków, mniej siniaków, skóra wygląda dużo lepiej. Skrzyp uważany jest za zioło czyszczące krew, dlatego nadaje się do terapii odtruwających, które oczywiście mają zastosowanie w chorobach skóry. Ale ważniejszym elementem jest to, że krzem zawarty w skrzypie zmniejsza w organizmie
poziom aluminium. Aluminium uważane jest za czynnik przyczyniający się do rozwoju chorób neurodegradacyjnych, takich jak choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, bądź też demencja starcza. Skrzyp to w końcu surowiec, który używany jest w chorobach nerek i dróg moczowych, i to zarówno przy infekcjach dróg moczowych i nerek, jak i również przy kamicy nerkowej, dlatego że zmniejsza on prawdopodobieństwo krystalizacji się piasku nerkowego, czyli nie powstają kryształy, nie powstaje piasek, nie powstają zatem również kamienie nerkowe. Skrzyp jest częstym składnikiem mieszanek ziołowych. Jeżeli chcemy stworzyć mieszankę ziołową, która miałaby za zadanie zahamować rozwój osteoporozy, poprawić wygląd skóry, włosów i paznokci, to dobrze skrzyp połączyć z rdestem ptasim, pokrzywą lub owocem róży. Ale pamiętać trzeba wtedy o jednej bardzo ważnej własności. Otóż zawsze surowce, które zawierają w swoim składzie krzemionkę, należy gotować. Otóż profesor Ożarowski, o którym wspomniałem na początku, zawsze tak zalecał. Zrobił badania i okazuje się, że w odwarze ze skrzypu, czyli skrzyp gotowany 20-30 minut, mamy 8 razy więcej krzemu niż w zwykłym naparze z skrzypu. Jeżeli chcemy skrzyp wykorzystać do leczenia na przykład dróg moczowych, to wtedy dobrze go łączyć z moczobędnymi ziołami, takimi jak brzoza, liść brzozy, jak zielona włoci, ale także pamiętać trzeba o owocu żurawiny. Jeżeli chcemy stosować go w postaci kapsułek, to na przykład, żeby pięknie wyglądać, to wtedy warto dodać do niego, poza takim odtruwającym ziołem, jakim jest liść pokrzywy, również witaminy z grupy B, mikroelementy. To połączenie sprawi najprawdopodobniej, iż nasza skóra będzie olśniewająca, a włosy będą układały się w piękne fale. Odwar z ziela skrzypu. Potrzebne nam będą 2 łyżki świeżego ziela skrzypu i 1,5 szklanki ciepłej wody. Zalewamy ziele wodą i gotujemy na małym ogniu pod przykryciem minimum 10 minut. Podstawiamy na kolejne 10 minut. Cedzimy. Pijemy 2/3 szklanki odwaru 2-4 razy dziennie między posiłkami jako łagodny środek moczopędny i regulujący przemianę materii. Skrzyp to surowiec zielarski używany w różnych koncepcjach terapeutycznych, ale chyba takim najlepszym adresatem skrzypu są panie. Poprawia wygląd skóry, włosów, paznokci, sprzyja temu, aby nie było nadmiernych krwawień miesięcznych, i oczywiście hamuje rozwój osteoporozy. Dlatego zachęcam do spożywania ale odwaru ze skrzypu, czyli 20-30 minut gotowania, wszystkich, a szczególnie panie. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.